W poprzednim filmie mówiłem, co to jest dziedzina funkcji, a w tym opowiem, co to jest zbiór wartości, inaczej zwany obrazem funkcji. Więc przypomnę nasz ulubiony obrazek funkcji, więc mamy pewne pudełeczko, które ma nazwę, ulubiona nazwa funkcji to f. Z jednej strony wkładamy argument i ulubioną nazwą argumentu jest x, no a z drugiej strony możemy wyjąć, czy też sama nam ta funkcja zwraca pewną wartość, którą oznaczamy f od x. No i do tego, jakby do tego pudełeczka jest dołączony instrukcja, czy też worek możliwych x-ów, które możemy do tego pudełeczka wkładać, zwany dziedziną funkcji. Czyli to jest zbiór możliwych argumentów funkcji, to jest dziedzina. Dziedzina funkcji. Jeżeli próbujemy włożyć jakiś x, który nie jest z dziedziny, tutaj, no to funkcja nie zwróci nam wartości. Prawda? Dla x-ów spoza dziedziny nie dostaniemy żadnej wartości. Dobrze. No a teraz jeszcze mamy, prawda, zastanówmy się, wkładamy różne argumenty, dostajemy różne wartości. No i ten zbiór możliwych wartości, które otrzymujemy tutaj, które możemy wyjąć z naszego pudełeczka, nazywamy zbiorem wartości funkcji lub też inaczej obrazem, czyli zbiór. Prawda? Słowo zbiór wartości jest jakby jasne. Prawda? Ono samo opisuje, o czym jest mowa. Czyli tutaj mamy drugi zbiór związany z tą funkcją, mianowicie zbiór możliwych f od x. Prawda? Czyli zbiór liczb, które dostajemy, wkładając wszystkie możliwe argumenty z dziedziny. Prawda? Czyli to jest zbiór wartości, zbiór wartości funkcji, inaczej zwany, to samo, drugie określenie to jest obraz funkcji. No i może zróbmy przykład. Powiedzmy, że nasza funkcja, mamy f od x, to jest x kwadrat, czyli funkcja wzór, dziedzina, no i dziedzina, powiedzmy, że dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste. Dziedzina f to są wszystkie liczby rzeczywiste, tak? Czyli wszystkie liczby rzeczywiste. No, prawda, i teraz jakie możliwe wartości ta funkcja przyjmuje? No, z pewnością, prawda, f od 1 to jest 1 do kwadratu to jest 1, prawda? F od 2 to jest 2 do kwadratu, czyli 4 i tak dalej. F od 0 to jest 0. No f od minus 1, prawda, to jest minus 1 do kwadratu, czyli to jest też 1. Czyli, no, widzimy, że po prawej stronie mamy kwadrat liczby, no i kwadrat liczby na pewno jest dodatny. Na pewno jest nieujemny, może ściśle biorąc, czyli na pewno ta liczba jest większa równa 0. No i pytanie, czy każdą liczbę nieujemną możemy otrzymać? I rzeczywiście tak jest, że zbiorem możliwych wartości tej funkcji to są wszystkie liczby nieujemne, czyli obraz f to jest zbiór x-ów należących do R, takich, że x jest większe, równe 0. Znaczy, to oczywiście to nie jest ten sam x, który stoi tutaj, ale oczywiście wewnątrz tych klamerek ten x to jest taki symbol, to jest taka formalna zmienna. No to może to jest to samo, co zbiór tych y-ków należących do R, takich, że y jest większe, równe 0. No i może już wiecie, że wykresem tej funkcji jest parabola, czyli może naszkicujmy sobie wykres tej funkcji. No to jakoś z grubsza wygląda wykres tej funkcji tak. No. On jest symetryczny, dlatego że wartość minus x do kwadratu to jest to samo co x do kwadratu. Tak? Minus x do kwadratu to jest to samo co x do kwadratu dla każdej liczby x. Tak? Czyli to jest f od x równe x kwadrat mniej więcej. Teraz, czyli obrazem tej funkcji są wszystkie liczby nieujemne, wszystkie liczby większe równe 0. Teraz, gdybym zdefiniował funkcję troszkę inaczej, czyli powiedzmy, że mam funkcję g od x
to jest x kwadrat, ale dziedzina, dziedzina g to są wszystkie liczby x, x większe równe 0. X, przepraszam, x większe równe 1. No, czyli mam ten sam wzór, ale mam inną dziedzinę. To wtedy jaki byłby obraz g? Obraz g to co? No to jak x jest większe równe 1, to x kwadrat też jest większe równe 1. Czyli ten sam wzór z mniejszą dziedziną, ta funkcja, to by była inna funkcja i jej obrazem byłby inny zbiór tych y-ów należących do r, takich, że y jest większe równe 1. Dobrze, może jeszcze jeden przykład. Powiedzmy, że mamy funkcję h od z, która jest określona jako z kwadrat podzielone przez z. No, chciałoby tu się skrócić jedno z, ale prawda, konwencja jest taka, ogólnie przyjęta, że jeżeli mam funkcję, która jest ilorazem dwóch innych funkcji, tak jak tutaj, to mimo tego, że mogę skrócić, to nie skracam, tylko z definicji taka funkcja ma dziedzinę, prawda, te liczby, które takie, że mianownik nie jest 0. Czyli dziedziną tej funkcji, dziedzina h, to jest zbiór tych z należących do r, takich, że z jest różne od 0. No, taka jest dziedzina. No dobrze, i teraz jeżeli z, wiem już, że z jest różne od 0, to ja mogę skrócić to. Prawda? Dla każdej liczby różnej od 0, z kwadrat przez z to jest po prostu z. No, czyli, ale pamiętam, że teraz ta funkcja, gdybym tak to zostawił, to zgodnie z konwencją, o której mówiłem, że jeżeli funkcja nie ma jawnie określonej dziedziny, to dziedzina byłaby maksymalnym zbiorem, na którym ten napis ma sens, to oczywiście to jest h od z równe z, no to jakbyśmy nie wiedzieli, jaka jest dziedzina, to byśmy chcieli powiedzieć, że dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste. Ale my pamiętamy tutaj, że ta funkcja była określona dla zetów różnych od zera. Czyli nasza funkcja h od z to jest po prostu z, ale z bierzemy tylko różne od zera. I wtedy obraz h jest taki sam jak dziedzina, prawda? Bo ta funkcja na tej dziedzinie nic nie robi. Obraz h to są z takich, że z jest różne od zera. No i akurat w tym wypadku to jest to samo, co dziedzina funkcji h. Prawda? Czyli z funkcją są związane dwa zbiory. Jeden zbiór to jest dziedzina, jakby część definicji, no a drugi zbiór to jest zbiór możliwych wartości, zbiór wartości funkcji, zwany inaczej obrazem funkcji, no, który nie jest jakby integralną częścią definicji, tylko który zależy właśnie od wzoru i dziedziny funkcji.